Halo. Maćku, wracamy do naszych zwycięskich nawyków, więc witam Cię ponownie. Jesteśmy w Lublinie, byliśmy tutaj niedawno, udany mecz dla nas, zwycięski, ale teraz jesteśmy tutaj w innym celu. Zaczynamy Puchar Polski, pierwszy mecz z Kingiem Szczecin. Za nami długa podróż, noc w hotelu, ale dla Was na pewno nie było to czas na odpoczynek, tylko wytężona praca, żeby przygotować się dobrze do tego meczu. Witam ponownie. No dokładnie, długa podróż, ale tutaj niedawno byliśmy w tej hali, okazała się przyjazna. Także dobrze się tutaj czujemy, jesteśmy gotowi na walkę dzisiaj. Okazało się, że będą derby od razu w pierwszej rundzie Zachodniopomorskiego. Myślę, że to taka dodatkowa adrenalina i dla nas wszystkich, dla kibiców. Te pojedynki między Stargardem a Szczecinem są zawsze bardzo ciekawe. Spotykają się dwa zespoły, które gdzieś tam ostatnio są na fali wznoszącej, nie da się ukryć, więc myślę, że dzisiaj czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. No i cóż, to popełni mniej błędów, wygra, tak? Mam nadzieję, że dzisiaj przełamiemy tą złą, słynną passę i zostaniemy w Lublinie dłużej. My też mamy taką nadzieję, ale jeszcze jedno pytanie. To jest mecz derbowy, zawsze bardzo dużo dzieje się wokół tego meczu, ale dzisiaj gramy na neutralnym terenie. Nie będzie tych dużych ilości kibiców i ze Szczecina, i ze Stargardu. Wiemy, że wybierają się jakieś mniejsze grupy, ale na pewno będzie to inny mecz derbowy niż zawsze. Dokładnie, specyfika tego na pewno jest inna. Myślę, że zawsze tutaj kojarzeni jesteśmy z tym, że u nas jest gorąca atmosfera na meczach, w tych derbowych. Możemy liczyć na naszych kibiców również na wyjeździe, więc to będzie inna specyfika, inny mecz, ale tutaj widać od razu po rannym treningu, no widać mobilizację, tutaj zawodnicy są bardzo skoncentrowani, gotowi, więc myślę, że tutaj teraz po treningu jeszcze obejrzymy krótką sesję wideo i później krótki odpoczynek i do boju. W takim razie powodzenia i czekamy na zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.